Gościem Radia Emaus jest ojciec Błażej Mielcarek, oblat Maryi Niepokalanej. Szczęść Boże, witamy w naszym radiu. Dość częsty goście, także tym bardziej radośnie witamy. Myślę, że każda parafia i w ogóle duszpasterze szukają wspólnego mianownika z tymi, którzy mają przyjść, a właśnie z tymi, których nie ma w kościele właśnie. Szukają wspólnego mianownika. Jest taka akcja w całej Polsce i jej poznańska odsłona będzie właśnie w parafii oblatów Maryi Niepokalanej na ulicy Ostatniej. I ojciec Błażej opowie teraz nam trochę o tej wspaniałej imprezie 25 lipca. Lipca, zgadza się. Od godziny 11 chcemy razem z młodymi, niekoniecznie związanymi z kościołem, przeżyć taki dobry dzień. Zaczynamy imprezę na boisku sportowym. To będzie ciekawostka, można księdza spotkać na boisku. Będziemy grali w piłkę koszykową, w streetball, będzie turniej rozegrany, będzie piłka siatkowa, będzie mecz piłki nożnej. No i tak przez 3 godzinki troszkę sobie z młodymi będziemy na boisku sportowym. A później kto będzie chciał i kto będzie czuł bluesa, no to będzie mógł ruszyć pod kościół, gdzie będzie scena. Na scenie będziemy słyszeli koncerty przez całe popołudnie hip-hopowe. Zagra raper Bensiu, zagra raper i zaśpiewa Tau, bardzo znany tutaj w Poznaniu. Zaśpiewa, mamy nadzieję, że dojedzie ksiądz Jakub Barczak, też wielu ludziom znany. No i DJ Jonas, który będzie przegrywał temu wszystkiemu. Aha, czyli wy zapewniacie taką ogólną oprawę, a właśnie będą kolejni raperzy, którzy będą prowadzić swoje koncerty. Zgadza się, znaczy koncerty to nie wszystko, nie? Bo też pomiędzy koncertami też będą konferencje i też, żeby też dobre słowo usłyszeć, bo potrzebne jest do tego, żeby właśnie może w czasie wakacji się nie zgubić, może gdzieś wrócić do tego, co najważniejsze. No i będziemy słuchali tutaj naszego poznańskiego księdza Adama Pawłowskiego. Będziemy słuchali też właśnie świadectw raperów, tych, którzy będą grali koncerty. Oni też będą mówili o swoim życiu, jak to Pan Bóg zrobił w ich życiu, że zostawili gdzieś tam ten cały świecki świat, a oddali też swoje talenty Panu Bogu i chcą innych do Pana Boga prowadzić. Misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej kojarzą się z misjami gdzieś na antypodach i daleko poza naszym krajem, a chyba już jest taki czas, kiedy my potrzebujemy misji też gdzieś obok naszego osiedla, gdzieś u sąsiadów, którzy potrzebują usłyszeć o Chrystusie wśród młodych ludzi na przykład. To też papież Franciszek na przykład w czasie swojej ostatniej wizyty wspominał, że można wierzyć, mówić o Jezusie, a jest ważne, żeby wiedzieć, co się dzieje obok i jakie są potrzeby tych, którzy mieszkają. No właśnie to jest taki problem, że my często się zachwystujemy tym, że w Polsce jest tylu ludzi, którzy są w kościele, tylu ludzi, którzy modlą się i to super, to no jak najbardziej, że to jest ich droga do Pana Boga. Ale coraz częściej właśnie zagląda się na boisko, na ulicę, na jakieś tam małe miejsce, gdzie się zbierają młodzi i nagle się okazuje, że to są twarze, których no, w kościele naprawdę ciężko uraczyć. No i z nimi też trzeba rozmawiać, do nich trzeba wychodzić i tu nie ma co czekać na to, aż sami przyjdą. Nie? Trzeba po prostu wyjść do nich, trzeba zacząć rozmawiać ich językiem, mówić do nich tak, żeby zrozumieli. Czasami o trudnych sprawach, no bo te wszystkie teksty, które będą i wyśpiewane i wypowiedziane, one są właśnie o trudnych sprawach, o tym, co najczęściej młodych boli, o tym, że czasami nie mają ojca, że nie mają jakiejś perspektywy na życie, że nie widzą nadziei w swoim życiu. I to wszystko trzeba ruszyć, to trzeba powiedzieć, że kto jest nadzieją w tym wszystkim. No i właśnie taki pomysł, żeby wyjść do młodych i z nimi rozmawiać. Ale pomysł i sposób jest o tyle też dobry. Myślę tutaj szczególnie o tym sporcie, o muzyce, to na początek, jeszcze przejdziemy za chwilę też do spraw duchowych, bo przecież ostatnio też nawet słyszeliśmy o wielu takich aktach agresji wśród młodych ludzi. Przecież cały czas się mówi, że nie wiem, młode dziewczyny, młodzi chłopcy są coraz bardziej agresywni, wulgarni. Bardzo często właśnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, po prostu się nudzą. To jest jakaś taka odpowiedź właśnie na te potrzeby. Wiesz, no niejednokrotnie okazuje się, że ta agresja, która jest w młodych, to ona nie znajduje żadnego miejsca, jakby mogła ujść z człowieka, no bo młodzi są pełni energii, są hormony buzują i roznosi od środka, więc trzeba się czasami wyżyć na boisku, trzeba się wybiegać, trzeba się wyskakać, te wszystkie emocje zostawić, no ale też potrzeba właśnie tego, żeby zobaczyć, co jest jakby moim celem w życiu. Trzeba zobaczyć też w tym wszystkim Pana Boga, trzeba czasami zobaczyć, że ze sobą trzeba walczyć, że trzeba starać się o to, żebym właśnie tymi emocjami nie rzucał na prawo i lewo,
ale żebym normalnie je przeżywał, żebym potrafił przeżyć swoją historię, którą była dotychczas we mnie, żebym potrafił przeżyć wszystkie moje bóle, bolączki, które noszę w sobie, nie? I to oddać Panu Bogu. No i właśnie tutaj będzie druga część tej imprezy, ta popołudniowo-wieczorna. I szczególnie chcielibyśmy młodych zaprosić na uwielbienie, na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. I to jest taki czas, gdzie Panu Bogu się to wszystko zostawia, gdzie zostawia się wszystkie swoje cierpienia, wszystkie swoje bóle, wszystkie swoje historie i po prostu staje się przed Nim. A wcześniej będzie można się przygotować poprzez sakrament spowiedzi i do tego sakramentu i poprzez ten sakrament właśnie do przeżycia tej mszy świętej. Ja myślę, że jeżeli chociaż jeden grzesznik się nawróci, to już będzie wielki sukces. No, ja może zacznę od siebie. Zacznijmy jeszcze raz od tej części sportowej, tak będziemy sobie przechodzić. Jeżeli weźmie się siebie i paru swoich kolegów, zgłosi wcześniej, to można też coś tam wygrać. Zgadza się. No, turniej jak zawsze musi mieć też swoją nagrodę, żeby była chęć walki, chęć rywalizacji, bo jest to na pewno taki dodaje smaku temu wszystkiemu. No i tutaj nagrodą za turniej streetballa jest Xbox do wygrania. Ja myślę, że młodzi, jak będą chcieli, to w domu też będą mogli sobie jeszcze pograć trochę więcej. Ale no, to zimą, niech latem właśnie grają. Latem na boisku, oczywiście, jak najbardziej. A na jesień, na zimę to Xbox na pewno się przyda. Więc to jest nagroda za turniej streetballa. Siatkówka i piłka nożna będzie bardziej towarzysko rozegrana. I to wszystko zaczyna się o godzinie 11 25 lipca na boisku u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Bojanowskiej na Świerczewie. No właśnie ojcowie oblaci mają praktycznie za płotem. Zgadza się. Boisko. No, kawałek, rzut beretem. Tych, którzy chcieliby wziąć udział w turnieju streetball, to wtedy proszę o to, aby zgłosili się na adres e-mailowy streetball.poznań@gmail.com i tam wpisać imię, nazwisko swoje, tych, którzy mają brać udział w tym turnieju, w drużynie trzyosobowej, zgłaszamy się w trzyosobowych drużynach. No, jeżeli ktoś nie zapamiętał e-maila, no to zachęcam. Na Facebooku wszystko jest pod hasłem Wspólny Mianownik. I tam można znaleźć więcej informacji. Po sporcie koncerty ksiądz Jakub Bartczak, może nie wszyscy wiedzą, a pewnie już chyba każdy słyszał o księdzu, który rapuje. Tym, który był raperem i został księdzem. Tam nie wiadomo jak to... Był raperem, został księdzem i dalej jest raperem. Jest raperem. No właśnie, więc bardzo fajnie mu to wychodzi. Na Facebooku właśnie fajnie też wrzucamy co jakiś czas kolejne utwory księdza Jakuba i Bęsia i Tała. Także można sobie posłuchać, jakie to będą klimaty. No i od 14 to wszystko przy kościele. Na scenie, koncerty, konferencje. Też i wieczorem właśnie od 17.30 rozpoczyna się przygotowanie sakramentem spowiedzi świętej do Eucharystii. I o godzinie 18.30 przeżywamy Eucharystię, już prowadzoną przez zespół Niniw, poznański tutaj nasz. No i o godzinie 19.30 rozpoczyna się uwielbienie. Znając życie do późnej nocy, 23, jak dobrze pójdzie. Jak duch poprowadzi. Jak duch poprowadzi. No to właśnie szczególnie dziadków, babcie, rodziców, starsze rodzeństwo, którzy nas słuchają, prosimy, żeby mówić tym młodym, przekazać. Młodym, którzy się nudzą, albo jakimś sąsiadom, których widzimy, że są na podwórku i nie mają co ze sobą zrobić, żeby wybrali się. Niedawno jeden ze znajomych zapytał mnie, czy to jest, ma sens, żeby w połowie wakacji robić taką imprezę dla młodzieży, jak to przecież wszyscy wyjeżdżają. No a tutaj nagle się okazuje, że no nie wszyscy wyjeżdżają, że może 1/3 młodych wyjeżdża gdzieś tam do wujków, cioć, nad morze, w góry, ale bardzo dużo młodzieży kręci się po osiedlu i tych szczególnie zapraszamy, żeby nie zmarnowali dnia, 25 lipiec. O godzinie 11. Jak zajedziecie na Świerczowo, na pewno będzie słychać, widać. Będzie jakieś... słychać. Ja się chciałem zapytać tak na koniec, może trochę podobne pytanie jak te, które były, że dlaczego robicie coś w połowie wakacji, jak wszyscy wyjeżdżają, a czasami ja mam wrażenie, że Kościół już ma dużo konkurencji w różnych imprezach organizowanych, przecież są orliki, są różne turnieje i tak dalej. Czy to jest jeszcze też cały czas sposób na to, żeby właśnie ewangelizować, a może od tego zacząć właśnie mówienie o Chrystusie? Ja myślę, że no, tak jak święty Paweł dobrze powiedział, że dla Żydów stał się Żydem, dla płaczących stał się tym, który płacze, dla cieszących się stał się radosnym. No i tak chyba taka jest droga chrześcijanina, żeby
wychodzić do tych ludzi i wczuć się w ich życie, w ich skórę i dopiero wtedy mówić o Chrystusie, o swojej wierze. Myślę, że to jest wielkość właśnie wtedy człowieka, że potrafi wyjść tylko z własnego ja i spotkać drugiego człowieka i poprowadzić go do Chrystusa. I do Chrystusa, którego będzie można spotkać w czasie mszy z modlitwą o uzdrowienie, to ten ostatni punkt. Myślę, że na niego można już zaprosić nie tylko młodych ludzi, ale też wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć udział i spotkać się z Chrystusem Eucharystycznym. Ja myślę, albo ze swoim właśnie podopiecznym, wnuczkiem, dzieckiem, które by tam przyszło. Zgadza się. Myślę, że te uwielbienia, które już od kilkunastu lat tutaj w Polsce się dzieją na ulicy Ostatniej, z jednej strony mają już swoich takich stałych bywalców, którzy przychodzą, tych, którzy doznali już tam dużo dobrego od Pana Boga, dużo wyprosili, za wiele potrafili podziękować i też zachęcam, zapraszam nowych ludzi, tych, którzy jeszcze nie byli. Naprawdę wielkie rzeczy się tam dzieją. Jeżeli nosisz w sobie jakieś cierpienia, jakieś trudy, to szczególnie chyba miejsce to dla ciebie. Przypominamy, 25 lipca. Od godziny 11. W GPS-a wpisujemy adres. Bojanowska Leszczyńska na Świerczewie. A jak ktoś przyjdzie od 14, to na ostatnią 14 zachęcamy, żeby przyjść pod kościół. I na pewno też w internecie, w Google'ach czy na Facebooku wspólny mianownik wystarczy wpisać i wtedy informacje tak, się pojawią. W Poznaniu, bo imprezy są w całej Polsce, ale wybieramy sobie Poznań wtedy. Naszym gościem był ojciec Błażej Mielcarek, oblat Maryi Niepokalanej i współorganizator wspólnego mianownika w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.